Pani wspomniała o panu Piotrze Gąsowskim. I jak pani zareagowała na ten gest z jego strony, takiej solidarności zawodowej? My jesteśmy z Piotrem przyjaciółmi od bardzo wielu lat, ale jesteśmy przede wszystkim przyjaciółmi zawodowymi. My pracujemy w bardzo wielu projektach wspólnie, gramy razem w teatrze, w kilku spektaklach. Graliśmy wielokrotnie w musicalach, w teatralnych musicalach wspólnie, więc mamy za sobą mnóstwo wspaniałej pracy, która oczywiście nadal jest kontynuowana, bo na scenie teatru bardzo dużo razem gramy nadal. Więc spotykamy się nieustannie. Ja nigdy w życiu bym nie oczekiwała takich gestów solidarności zawodowej, no aż tak radykalnych. To Piotra, cudowne serce i po prostu jego ogromne spontaniczne emocje, które są na pewno jedną z jego 100 fantastycznych zalet, że jest tak niezwykłym człowiekiem i nie boi się czasami w różnych sytuacjach skakać na głęboką wodę i podejmować decyzje, które dyktuje mu w tym momencie jego serce. Ja absolutnie tego nie oczekiwałam i uważam, że duet, jaki tworzyli Piotrek i Maciek, był sercem tego programu. Dzięki ich inności, dzięki temu, że byli tak bardzo różni i umieli sobie z tego w fantastyczny sposób żartować. Wierzę, że na pewno nowy prowadzący Maciek Rok będzie też znakomitym prowadzącym. No, panowie pewnie będą bardziej do siebie podobni, ale myślę, że też stworzą jakąś nową wartość. Natomiast no przepraszam, z całym szacunkiem i ogromną sympatią i uznaniem do wielkiego profesjonalizmu Macieja. Gąs jest w swojej aurze niepowtarzalny absolutnie i taki duet już się pewnie nigdy nie powtórzy, chociaż trzymam kciuki, żeby teraz też było pięknie i na pewno będzie.